Если я мог бы попросить, пожалуйста, здесь еще есть несколько мест, в начале, садитесь, пожалуйста. И как можно поближе к нам? Кстати. Это был по-русски, а сейчас я уже перейду на польский. Добрый вечер, Państwu. Serdecznie witam w Instytucie Polskim. Okazja do tego spotkania jest wyjątkowo ważna. Wyjątkowo ważna dla nas, dla Instytutu Polskiego, ale też jak dla na Polski. Powiem bardzo tak otwarcie i ogólnie, bo pretekstem do tego spotkania jest zakończenie roku, sezonu naszych kursów języka polskiego. Także bardzo się cieszę. Witam wszystkich dostojnych gości, bo wszyscy Państwo są dostojnymi gośćmi naszymi. Wśród nas są dzisiaj też i ludzie wyjątkowi. Państwo, którzy uczestniczyli w konferencji językoznawczej, tutaj też w Instytucie, w ostatnie dwa dni, wczoraj i dzisiaj były obrady. Była to konferencja językoznawcza, więc właściwie można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy tutaj w jednej rodzinie. Witam studentów kursów, witam lektorów prowadzących. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Proszę Państwa, chciałbym, żeby nasz program zacząć od tego, co Polsce bardzo bliskie, czyli od Chopina. Ale nie tylko Polsce, bo wiem doskonale, że Chopin jest dobrem całego świata. Ten też i ważny bardzo, jest to kompozytor, pianista dla Rosjan. Proszę Państwa, usłyszymy Nocturn C-moll op. 48 numer 1 Fryderyka Chopina w wykonaniu pana Tomasza Richtera, studenta trzeciego roku Konserwatorium Czajkowskiego. Bardzo proszę. Thank you.
Proszę Państwa, Panie Tomku, Panie Tomku, zapraszam. Pan Tomek Richter dla nas jest bardzo ważną osobą, ponieważ on takie koncerty nam daje tutaj codziennie. Dlatego, że nasz podlegan jest dla niego i codziennie może tutaj mieć swoje próby. I dlatego ja chciałbym wręczyć nagrodę specjalną, znaczy poprosić o wręczenie nagrody specjalnej Fryderyka panu Tomaszowi Grosiu. I bardzo proszę mojego zastępcę, pana Leszka Kaczyńskiego, o wręczenie nagrody. Panie Tomaszu, bardzo proszę przyjąć z moich rąk tę statuetkę Fryderyka, akurat Fryderyka Chopina, który myślę, że dobrze wpisuje się w to, co pan przed chwilą wykonał, oraz oczywiście w to, co pan tutaj często gra. Bardzo się cieszymy, że jest pan z nami. Dziękuję bardzo. A ja chciałem zaprosić na scenę panią Barbarę Piątek. Pani Barbara Piątek jest od 2 lat już metodykiem naszych kursów języka polskiego. Oczywiście też wykładowczynią wieloletnią. Może nie będziemy mówić ile lat, bo to kobiet sobie się nie pyta, tak. Ale bardzo się cieszymy, że możemy współpracować. Ja wyraźnie, a trochę się na tym znam, widzę duże postępy i my zaraz zresztą zobaczymy i usłyszymy to, co robimy tutaj na kursach. Chciałbym jeszcze tutaj dodać, przepraszam, bo to jest dla mnie ważne bardzo, że mamy dzisiaj tutaj z nami przedstawicieli również ambasady naszej Rzeczypospolitej, przedstawicieli konsulatu, jest pan Marek Sadowski, a też do spraw kultury i nauki z nami. Wracając jeszcze do konferencji, o której mówiłem, są przedstawiciele wielu instytucji naukowych w Polsce, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warińsko-Podlaskiej Curie, szacowne grono, pan profesor Jerzy Bartmiński jest, który prowadził konferencję, panie profesorze. Są przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk. Mówię tutaj konkretnie o przedstawicielstwie Polskiej Akademii Nauk w Moskwie. Pan profesor Marek Pąkciński, pani Ewa Fischer. Oni tutaj państwo zainicjowali, prowadzili właśnie konferencję językoznawczą, o której mówiliśmy. Proszę państwa, chciałbym teraz przejść do takiej części, która jest nieodłączna też temu spotkaniu na początku, w końcu maja, na początku czerwca co roku, czyli wręczeniu uroczystym świadectw, zaświadczeń, świadectw, które są jakby takim znakiem tego, że państwo, którzy chodzili, zakończyli z bardzo dobrym wynikiem nasze kursy. Pani Basiu, przekazuję pani głos. Myślę, że zaprosimy teraz na scenę naszych lektorów. Dzień dobry. Właśnie chciałam zaprosić na scenę nasze przemiłe lektorki, ponieważ akurat są to wszystkie panie. Zapraszamy. Pani Julia Ram, proszę bardzo. Pani Stefana Bartyńska. Pani Oksana Rzepa. Pani Ania Lisycyna. Pani Wiktoria Fiodorowa. Zapraszam pani Wiktoria. Pani Monika Samojnik. Pani Moniko. To chyba nie wszyscy. Niestety nie ma pani Moniki Samojnik z nami, ale to wszystkie panie, tak? I pani Barbara Piątek, która, tak jak powiedziałem, też jest wykładowczynią, ale...
ale ja jeszcze raz chcę poprosić panią Elenę Muchinę, która jest administratorem kursu języka polskiego od wielu lat. To ja myślę, że ponieważ wręczenie prawie 200 świadectw dzisiaj państwo wiedzą, z czym by się łączyło, do stołu byśmy za jakieś 2 godziny przystąpili, więc pozwolą państwo, że zrobimy to w sposób symboliczny. Najpierw zaczynamy od grupy pani Barbary, grup pani Barbary Piątek. Ja pozwolę sobie na scenę zaprosić panią, to prawda, Stanisława? Stanisława, jest Stanisława Babanina. Czy jest pani Stanisława? Pani Stasia jest wśród nas? Zapraszamy. Proszę pamiętają państwo, pani Stanisława grała zwierząt. Gratuluję serdecznie. I symbolicznie w imieniu wszystkich, wszystkich grup wręczamy pani do świadectwa. Bardzo dziękuję. Pozostali otrzymają później. Przekażę pani Barbarze. To są grupy pani Ani Lisiczynej. I też pozwólcie państwo, że symbolicznie wyciągam losowo jedno doświadczenie. To będzie dla pani Poliny Kudryawcewej. Czy jest pani Polina Kudryawcewa? To ja w takim razie proszę panią Swietłanę Cierichinę. Swietłana Cierichina jest? Do 3 razy sztuka. Pani Irina Achłocińska. Achłocińska, Irina Achłocińska. Gratuluję serdecznie. Dobrze. Proszę bardzo. I pozostałe świadectwa na ręce pani Ani Lisiczynej. Teraz czas na grupę pani Wiktorii. Fiodor jest zwany u nas po prostu panią Wiką. I też symbolicznie chciałbym wręczyć świadectwo jednej z uczestniczek tych zajęć u pani Wiki. To dla pani też piękne imię. Jest pani Monika. Pani Dana Łamzina. Czy jest z nami? Serdecznie gratuluję. Proszę. I pozostałe świadectwa też na ręce pani. Czas na grupę pani Julii Ram. I też symbolicznie dla pani Anny Kuńcikinoj. Anna Kuńcikina jest. O, świetnie. Gratuluję. Na pani Julii ręce zależy. Teraz grupa pani Oksany Spałek. Spróbuję świadectwo jakieś, które jest dalej. Może ostatni. Ostatni będą pierwszymi, prawda? Pani Agłaja Miszyna. Agłaja Miszyna. Jest pani Agłaja. Serdeczne gratulacje. Na ręce pani Oksany pozostałe świadectwa. Teraz grupa pani Jadwigi Kozłowskiej. Też losowo wybieramy panią Julię Protasiewicz. Czy jest pani Julia Protasiewicz? Pani Jadwiga mówi, że jest pani. Tak, będziemy. Jest. Pani Julia
bardzo serdeczne gratulacje. Proszę świadectwo. I na ręce pani Jędrzej. Pozostałe. Teraz grupa Pani Babczyńskiej. Dla pana Władysława Jakawienka. Jest pan Władysław. Serdecznie gratuluję, proszę bardzo. I proszę świadectwa pozostałych osób. Jeśli grupy pani Moniki Szymczuk. Też pozwolę sobie wybrać losowo. To ja zapraszam na scenę panią Ingę Kowtunową. Inga Kowtunowa. Też nie, tak? A pan Igor Barzyński? Czy pan Igor Barzyński jest? Sofia Aksjonowa. A pani Alina Ciukanowa. Alina Ciukanowa. Jest. Góra. Serdecznie gratuluję. I pozostaje się na ręce. Proszę państwa, ja chciałbym serdecznie podziękować paniom lektorkom za trud włożony, całoroczną pracę, za dobre wyniki, za wielkie serce do pracy, czas poświęcony temu i oczywiście prosić o kontynuację, tak, w następnych latach, czego chyba wszyscy sobie życzymy, prawda? Pozwólcie państwo, że ja jeszcze tak niewielkie prezenty wręczę. Panie Stanisławie. Dla pani Barbary Pionek. Pani Barbaro, bardzo dziękuję. Pani Jadwiga Kozłowska. Dla pani Wiktorii. Dla pani Ani. Dla pani Oksany. Dla pani Moniki. I dla pani Julii. I tak jak powiedziałem, też ogromne podziękowania dla pani Eleny Muchinej, która już zresztą lat skąd ja to jest uczni polski język, pani Elena? Bardzo dziękuję jeszcze raz serdecznie panią i mam nadzieję, tak będziemy do zobaczenia w następnym sezonie naszym. Dziękuję. Pani Barbaro, ja teraz pani przekazuję już głos i uciekam z tej sceny. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, poloneza czas zacząć. Może nie poloneza, a nasz występ, nasz skromny koncert.
Na scenę zapraszam Olę Bielonogową. Proszę bardzo. Pani Olu prosimy i prosimy Panią Bór. Zapraszam na scenę. Szanowni Państwo, Pani Ola Bielonogowa jest moją studentką, jest inicjatorką prowadzenia warsztatów muzycznych w sobotę, a poza tym w kwietniu tego roku, właśnie za sprawą Pani Oli, założyliśmy taki gmin przy kursach języka polskiego. I właśnie swoimi rezultatami, swoją pracą chcieliśmy się przed Państwem pochwalić i mam nadzieję umilić Państwu tych kilka chwil. Zapewne mają Państwo program dostępu, więc jako pierwszy utwór przedstawimy Krząśniczki Ola i akompaniuje Tomasz. Proszę bardzo. Krząśniczki siedzą na koniu dziewięćki, przepracowie wszędzie, nie powinny nie być. Być w życiu, pić i palić, to powinna lepić i się ruszać. Żeby królewca w dzień jest wycinął, to mi się zalew, żegnaj język czyn. Być w życiu, pić i palić, to powinna lepić i się ruszać. Wesołej dziewczyni, pamiętam czy nie wiem czy radzimy życiu, napić, napić, to pamiętam lepić i się przekuć. Jeśli chodzi, to co u was powodź, inny raz dziewczyną pochodź, radzimy życiu, zresztą napić. Z tym dziewczyn, o nie, zdycie dziewczyn. Ponownie zapraszam na scenę chór, który tak umknął nieopatrznie. Zapraszam, zapraszam. Piosenka nazywa się Obok nas. Gdzieś obok nas, obok nas życie nut, obok nas światło blask, miasta ritм говоришу, обок нас повыдету, обок нас. Ты ли змян, еще час, где еще ты ли справ, в чем обок нас? Обок нас женщину, кохам твоих очи бласк, а где в чем твоих, твоих уст, а не спущ, а не бач, и не змян вокруг нас, ты ще, ты ли справ, жильче маде дубав, день схоч, поки час, жильче бич, каждый хаос, черпач є, вдихач є, познач труд, познач гнев, щенча смак, балки смак, бо жаден чень, жаден бласк не може пшеч обок, обок нас, не може пшеч обок, обок нас. Zapewne
karteczki, więc poprosimy, abyście pomogli nam zaśpiewać. Nasz chór jest na sali, będzie Państwu w tym pomagał, a osoby, które czytają po polsku i chociaż troszeczkę rozumieją, zapraszam do wspólnego zaśpiewania. Orkiestr Zemfę, Polatą zapewne znam. To ma być wspólna zabawa. Thank you.
Idźcie za wodą, każcie za wodą, uciekajcie dziewczyno, bądźcie powodą. Ja ci buzię dam, ty mi buzię dasz, ja ci nie wydam, ty mi nie wydasz. Чуть-чуть чувать, розлигли ще до кола.
чуй-чуй, чувай, чуй-чуй, чувай, дай старший друг заболок. Чуй-чуй, чувай, чуй-чуй, чувай, узлый крещенок пчела. Чуй-чуй, чувай, чуй-чуй, чувай, дай старший друг заболок. Нацом, ты по праце дома спишь.
чисті весни. Очисти поля цим до єдного дня. Старші чи молодші, хлопоч чи дівчина. Очисти поля цим до єдного дня. Старші чи молодші, хлопоч чи дівчина. Mogą śpiewać, no jaka jeszcze umieją śpiewać, to chcą, to jest najważniejsze. I mnie się wydaje, że nauka języka polskiego poprzez piosenkę, poprzez literaturę, poprzez poznawanie kultury daje o wiele ogromne postępy, dlatego że proszę mi wierzyć, ja sam to w swojej praktyce doświadczyłem i w tym maleńkim atrakcie, dziękując chórowi, również chciałbym maleńkie prezenty wręczyć, tak żebyśmy potem zakończyli płynnie przejściem do stołu. Ani tych warsztatów muzycznych, ani tego nie było. Panie Tomaszu, panie Tomku, bo Fryderyk to jest za mało. Tam jest koncert pozostawionowy F-moll. Chopin. Trzeba będzie zagrać. Dziękuję bardzo. Jeszcze gdzieś tu jest Swietłana, ale to już jest Swietłana. O. Dziękuję, uciekam ze sceny. Śpiewajcie.
Zapraszam do stołu.